Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. Napisał na X Donald Tusk, dodając, że w wyborach samorządowych jedynym kryterium powinny być przekonania elektoratu. Post premiera sparafrazował europoseł Robert Biedroń z Lewicy. Niedługo potem pojawiła się dosadna odpowiedź Szymona Hołowni. Słowa szefa rządu stanowią pokłosie dyskusji wokół tematu aborcji. W środę Tusk podkreślił liberalizację prawa aborcyjnego nie jest dla niego kwestią wyborczych kalkulacji, ale wewnętrznego przekonania. Zapowiedział również, że zrobi wszystko, by Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie przeszkadzali. Przedstawiliśmy, złożyliśmy w Sejmie i będziemy walczyć o projekt legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia. Czy zdobędziemy większość w parlamencie? Nie wiem... Na pewno koalicja obywatelska będzie głosowała za tym projektem. Będziemy nadal robili wszystko, by te zmiany oczekiwane przez tak wiele kobiet, nie wszystkie, ale przez wiele i przez wielu mężczyzn wreszcie się dokonały, deklarował premier. Niedługo potem do wpisu odniósł się jeden z liderów nowej lewicy, europoseł Robert Biedroń. Polityk sparafrazował słowa premiera, sugerując, że w październikowych wyborach to Część elektoratu lewicy pomogła zrobić dobry wynik trzeciej drodze. Nie trzeba było długo czekać, aż do postów nawiązał sam zainteresowany, czyli marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jeden z liderów trzeciej drogi upomniał premiera, podkreślając, że mieliśmy pokonać pis raz na zawsze, nie na sto dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel, zapisany w dwunastu gwarancjach trzeciej drogi i Polski 2050. Panie premierze, dość kłótni, do przodu! Czyta. Decyzją marszałka Szymona Hołowni posłowie zajmą się projektami liberalizującymi prawo aborcyjne dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych, a nie na wcześniejszych obradach. Ruch Lidera Polski 2050 spotkał się z falą krytyki ze strony środowisk kobiecych i lewicy. Panie marszałku, szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarzastego, mówiąc, który mówił o tym, że Mrozi pan, że nie blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Tymi słowami zwróciła się do Hołowni posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Zaraz po ogłoszeniu wspomnianej decyzji. Do sejmowej zamrażarki trafiły łącznie cztery projekty ustaw. Dwa zaproponowała lewica, która chce nie tylko legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, ale też dekryminalizacji w przypadku osób, które pomagają w usunięciu ciąży. Koalicja Obywatelska zaproponowała projekt legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży, czyli zgodnie z zapowiedziami kampanijnymi Donalda Tuska, a Trzecia Droga optuje za powrotem tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku.